162 odcinek Un Toc de la Rambla, w którym porozmawiamy o wygranej Barcelony z PSG. Jak zawsze zachęcamy do zostawienia suba na kanale, a tymczasem zaczynamy. Prosto z samolotu, jeszcze ze świeżym jetlagiem. Maciek Miko, dzień dobry. Tak, dzień dobry. Dobry podróż wieczór. Udana, spokojna, bez turbulencji, lądowanie bezpieczne. Biłeś brawo? Tak, wszyscy biliśmy brawo i staliśmy nawet na baczność wtedy. Udało się nawet wylądować. Już bilet, znaczy samolot do Paryża, no, były wątpliwości, powiem ci, w trakcie lotu. Czy się uda? Mówisz? No, dlaczego? Były tam jakieś turbulencje, taki samolocik Wizz Aira był... Mam wrażenie, że mówiąc delikatnie rozklekotany, to niewiele mówiąc w tym wypadku, bo hałas był tam przy każdej turbulencji, jakbyśmy film oglądali amerykański. No, powiem ci, że przy twoim wzroście nie jesteś najbardziej kompatybilną osobą z siedzeniami Wizz Aira. To prawda. Na szczęście we wszystkich samolotach mam prawie problemy, więc... A, to luz. No widzisz. No, to jest ten mój plus, że ja praktycznie nigdzie nie mam problemów z kolanami w samolocie. Ale musisz mieć poddupek w samochodzie, więc... To prawda. Prawda? To prawda. Ale i tak zwykle wożą mnie w bagażniku, więc to jest mniejszy problem. Ważne, że na swoim miejscu. Otóż to jest kluczowe. Ogłoszenia parafialne. Marcin Wojak 8563 zgłosił się z dosyć ciekawym pytaniem pod wczorajszym onturem. Mianowicie Marcin zbiera ekipę na oglądanie rewanżu z PSG w Krakowie, w jakiejś fajnej ekipie. Także jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę spędzić ten czas miło w fajnym towarzystwie, to skontaktujcie się tam z Marcinem. Myślę, że jak dacie mu odpowiedź pod komentarzem, pod onturem, to na pewno dogadacie się, a może nawet oznaczycie naszą redakcję, jak będziecie fajnie spędzać czas, także zachęcamy. A drugie ogłoszenie jest takie, że w marcu zgarnęliśmy 72 nowe suby na kanale, w kwietniu jest to już 65. Mamy dopiero 11 dzień kwietnia, także idziemy ładnie do przodu, więc serdecznie wszystkim dziękujemy. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to odznaczcie ten czerwony świstaszek. Wtedy będziemy mogli docierać dalej z naszymi materiałami. I pamiętajcie, że robimy to dla Was, także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami. O PSG. Dzisiaj o PSG, o niczym więcej, skupiamy się na tym pięknym meczu i zanim o samym meczu, o jego przebiegu, to powiedz w ogóle, jak atmosfera w Paryżu, jak spędzaliście tam czas, jak wygląda stadion, co się działo na mieście i czy czuliście się bezpiecznie, bo były dosyć duże zapowiedzi, a przede wszystkim obawy o bezpieczeństwo kibiców, szumne zapowiedzi ultrasów PSG, że może być różnie, ale jak jesteś cały i zdrowy, to mam nadzieję, że skończyło się tylko na dużych słowach. Tak, trochę nas straszono rzeczywiście przed przyjazdem, natomiast okazało się na miejscu, że te wszystkie straszonka były kompletnie bez pokrycia. Być może wydaje mi się, że było troszeczkę mniej barw. Rzeczywiście kibice Barcelony być może troszeczkę ukrywali sympatię, powiedzmy początkowo, ale tego się pojawiało na mieście coraz więcej, gdy okazywało się, że kompletnie się w tym mieście nic nie dzieje. Ja zupełnie szczerze przyznam, że mam wrażenie, że to był najspokojniejszy pod tym kątem wyjazd, w jakim kiedykolwiek byłem. No proszę. Że zawsze gdzieś coś się, powiedzmy, chociaż trochę działo, a w tym wypadku naprawdę ja nie byłem w stanie nawet zdiagnozować, czy na mieście na przykład w ogóle byli kibice PSG jacykolwiek w ciągu dnia. Być może też to było spowodowane tym, że nie było tego przemarszu takiego klasycznego, nie było wielkiej jakiejś zbiórki koło tam 16-17, jak często bywa. Być może trochę kibice po prostu zrezygnowali z tych celebracji przedmeczowych właśnie z tytułu tych ostrzeżeń, tych niepokoi, z tego, co z reguły dociera od nas z Paryża, prawda, że jest to jednak miasto, które nie jest najbezpieczniejsze na świecie, ale muszę przyznać, że nawet w metrze czy gdziekolwiek tak naprawdę, no mówię, zero zagrożenia kompletnie. Pełny spokój i kulturka. Elegancko. W takim razie bardzo pozytywnie. Michał Osałkowski, gratuluję ci, redaktorze Miko, wspaniałego dopingu.
No, prawda taka, że ja akurat byłem mocno spięty w tym meczu, bo jakoś tak chyba wewnętrznie bardzo mi zależało na tym zwycięstwie i tak tą pierwszą połowę to taki raczej skupiony przy barierce oglądałem. Nie mogłem się tak jakoś rozluźnić do tego kibicowania, ale z każdą minutą tego meczu gdzieś te emocje brały górę już na końcu, trochę słychać po moim głosie, już w końcowej, w drugiej połowie, potem po meczu to już jednak, że tak powiem, upuściłem tym emocjom i trochę się podarłem. Na pewno trzeba pochwalić jednak wszystkich kibiców Barcelony, którzy byli na meczu. No w sektorze oczywiście gości, bo wiemy, że było ich sporo na sektorach gospodarskich, ale tam mamy z pierwszej ręki informację, że to cieszenie się nie było zbyt mile widziane, więc tym bardziej jakieś prześpiewki czy krzyki. No natomiast, tak jak mówię, doping naprawdę na niesamowitym poziomie i muszę przyznać szczerze, że tak z naszej perspektywy to ja przez większość meczu wydawało mi się, że kibice PSG właściwie w ogóle się nie odzywają. Oczywiście pojawiały się jakieś tam pojedyncze wrzaski, krzyki ucieszenia się przy bramce oczywiście. Jakieś tam puta Barca też leciało. Natomiast takiego zorganizowanego dopingu ja nie widziałem, ale to tylko dlatego, jak się okazuje, że nasz sektor był tak głośny, że sektor ten najbardziej zorganizowany PSG był po przeciwległym, że tak powiem, rogu i zwyczajnie nie było go słychać z naszego punktu widzenia. Ale oprawa związana z Gwiezdnymi Wojnami zapewne wrażenie zrobiła duże na żywo. Tak, ja jestem też wielkim fanem Gwiezdnych Wojen, tak jak Michał wspominał w Wonturze. Wspaniale to wyszło, bo to w sumie tak jak tam już to było trochę mówione, ale może to delikatnie tylko skrócić, że rzeczywiście od rozgrzewki Barcelona potraktowana jako imperium, PSG jako siły rebelii. Mam nasz kochany użytkownik Koza, jeżeli ktoś ma ochotę, wrzucił w całości tą oprawę na Twittera, na X-a. Można ją tam obejrzeć. Jest naprawdę fajna, naprawdę dobrze przygotowana. Widać, że ci goście wiedzą, co robią. Też widać, że są dobrze porozumieni z klubem, bo raz, że to musiało być przećwiczone kilka razy przynajmniej. Dwa, że no wiadomo, no, potrzebujesz muzyki i tak dalej, więc jakiejś organizacji na samej murawie, świateł. I to wszystko było dopięte na ostatni guziczek i naprawdę zrobiło mega wrażenie. To też fajnie byłoby teraz chyba, jeżeli się uda, no to już tak wybiegając mocno do przodu, ale też fajnie byłoby zobaczyć właśnie oprawę, o ile się uda przejść do półfinału w Dortmundzie, bo też one słyną generalnie właśnie z wysokiej klasy i jakości takich właśnie przedstawień. Są pytania na czacie, między innymi od Magdy. Czy miałeś ciary w związku z oprawą, w związku z oglądaniem tego meczu, to myślę, że trochę już zdradziłeś, że... Tak, zdecydowanie emocje były bardzo, bardzo duże i tak nie tylko u mnie i u wszystkich, ja tak akurat miałem taką przyjemność stać już nawet na sektorze, znaczy nie na swoich miejscach, bo trochę tam pomieszaliśmy tymi sektorami, żeby być razem i miałem takiego chłopa, 55-60 lat, który co 5 minut dosłownie zrywał koszulkę z siebie, rzucał ją gdzieś, wskakiwał na barierkę i tam się darł do kibiców PSG, których mieliśmy za siatką. Tak, emocje na pewno były bardzo duże, ale mówię, tak jak mówię, u mnie były tak dwukierunkowo. Na początku mnie trochę zablokowały i sprawiły, że bardzo uważnie obserwowałem każdy ruch i każdego zawodnika, co robi, ale potem z czasem już poniosło wszystkich chyba. To jest o tyle fajna sprawa z tymi wyjazdami. Ja co prawda nie miałem przyjemności tego jeszcze doświadczyć, ale wydaje mi się, tak mi się wydaje z tego co mówisz, że w momencie kiedy jest wyjazd, to wszyscy, którzy tam są rzeczywiście bardzo mocno zaangażowani w klub, skoro są w stanie jeździć gdzieś tam poza Hiszpanię, czy no w naszym przypadku byłoby to poza Polskę i faktycznie trafiasz na sektor z bardzo żywiołowymi, zaangażowanymi ludźmi, więc jeżeli kogoś nie przekonuje ten argument, który pojawił się wczoraj między innymi w Wonturze, czy to co ty mówisz teraz, to myślę, że trudno będzie jakieś lepsze argumenty ku temu, żeby na te mecze wyjazdowe jeździć, przedstawić. Jest pytanie na czacie, co myślicie o zachowaniu Dembele. Będziemy sobie o tym rozmawiać, ale wiem, że też, że na czacie jest aktualnie ankieta, co wy, drodzy widzowie, o tym myślicie, także odpowiadajcie śmiało i będziemy sobie to podsumowywać. Jeszcze pytanie odnośnie do tego, że na trybunach było dużo znanych osobistości, poza wami oczywiście. Wiem, że gdzieś tam Wiktor Font się przewijał, wiem, że Koza mało się nie posikał w majtki, jak Ronaldinho hasał przy murawie. Zupełnie to rozumiem, bo ja zrobiłbym prawdopodobnie to samo. I pewnie łatwo byłoby odwrócić mój wzrok od boiska i patrzyłbym się tylko na tego Brazola. I udało wam się tam jakoś zbliżyć do kogoś? Znaczy wiem, że Michałowi tak, a tobie? No Michałowi tak, akurat to była dosyć zabawna sytuacja, bo ja miałem wrażenie, że
że on nie zwrócił w ogóle uwagi na fontę. Ja mówię, idź zrób zdjęcie z fontem i idziemy. I wydaje mi się, że Wiktor Font, jak Michał do niego poszedł, to był taki nie za bardzo zadowolony. Myślał być może, że tu chodzi o jakiś, nie wiem, niesympatyczny gest. Ale już jak sobie właśnie robili... podeszło. Ale jak sobie robili wspólne zdjęcie, to już się wyluzował i jednak zrozumiał, że to nie jest jakiś, nie wiem, jakiś przytyk, próba jakiegoś tam, nie wiem, zaczepienia go, tylko zwyczajnie. Mhm. Zwyczajnie Michał zrobił sobie z nim zdjęcie. No był z nami na sektorze, cały mecz kibicował, krzyczał. Było go tam widać. Właściwie, no tak jak mówię, no wszyscy tam z czasem, nawet jeśli ktoś na początku, tak jak ja, troszeczkę był spokojniejszy, to z czasem już poniosło każdego. Fajna sprawa, że tak między ludzi wszedł ten gość, bo wydawać by się mogło, no tak, bo to warto doceniać rzeczywiście, że on jedzie jak kibic. Tak, warto doceniać, że on jedzie jak kibic, bo wiemy, że po drugiej stronie siedzieli w loży przeróżni. Oczywiście, no zakładam, że ciężko było wejść tam do loży gdzieś i z Laportą siedzieć. Mm-hmm. Może nie, może tak, ale wydaje mi się, że gdzieś tam trochę w złej krwi między nimi jest i no musiał to inaczej sobie z tym poradzić i wydaje mi się, że wybrał najlepszą opcję, czyli wszedł po prostu między kibiców. Bardzo fajne zachowanie, bardzo imponujące. O meczu musimy sobie o tym porozmawiać, kluczowy temat na dzisiaj i zastanawiam się, jak do tego podejść. Czy najpierw rozkładamy drużynę na czynniki pierwsze, ale pozostajemy przy zespole, czy wolimy ugryźć to od strony indywidualności, bo ja pierwszego na liście mam Rafinha jako MVP tego spotkania, ale może masz inny pomysł na to. Tak naprawdę wszystko jedno. Ja jestem tak zadowolony po tym meczu, że niezależnie jak do tego podejdziemy, to ja będę raczej mówił dobrze. No to chwalmy Rafinha. Garść statystyk, chwalmy. Tak na podkreślenie tego, co się stało. 6 strzałów, 3 kluczowe podania i 2 z 5 wygranych pojedynków. Statystyki za FC Barca.com. Słuchaj, no jeden z takich meczów, po których możemy powiedzieć coś więcej, jeżeli chodzi nie tylko o jego statystyki, no bo oczywiście 2 bramki, ale też mam wrażenie bardzo dobra gra na przestrzeni tych około 70 minut, kiedy na boisku przebywał, bo widać było, że poza tym właśnie wkładem bramkowym było go mnóstwo, jeżeli chodzi o akcje ofensywne i widać było, no poza tym takim charakterystycznym dla niego zaangażowaniem, to, że w końcu być może nie był aż tak przemotywowany, żeby coś pokazywać, a przekuł to na rzeczywiście efektywną, fajną grę. To znaczy, no na pewno pomaga mu fakt, że my coraz chętniej szukamy wolnych przestrzeni szybko. To znaczy nie skupiamy się na jakimś tam pieczołowicie rozgrywaniem akcji 30-40 podań, gdzie te strefy się w tym czasie zamykają. Tylko rzeczywiście wykorzystujemy te przestrzenie. I paradoksalnie jeszcze myśleliśmy niedawno, że wybuch formy Jamala może tego Rafinie zupełnie zrzucić gdzieś tam do podziemi minutowej, jeżeli chodzi o grę w Barcelonie, natomiast okazało się, że miejsce znalazł gdzie indziej na boisku i jest jeszcze bardziej efektywny niż był. Oczywiście nadal zdarzają się takie zagrania, które nie do końca rozumiemy, troszeczkę ta decyzyjność jest różna, wiadomo, że tutaj brakuje tego driblingu. Ale w tym, co obecnie gramy, on się bardzo ładnie, że tak powiem, odnajduje i nie ma absolutnie zdziwienia w tym, że on jest po prostu podstawowym zawodnikiem w tym momencie. O czym jeszcze mówiłem niedawno, że będzie naszym takim rezerwowym, kosztownym, natomiast no na ten moment nie wyobrażam sobie, żebyśmy grali bez niego. No bo ma to wejście, ma tego gola, ma pójście na tą wolną przestrzeń, no pokazał to 2 razy. Raz zabezpieczył to podanie oczywiście od Lamina, które nie dotarło do lewego. No druga bramka, no to już tak naprawdę typowy Rafinha. Czyli wyjście na wolną przestrzeń, uderzenie z pierwszej piłki, to też jest istotne u niego, wydaje mi się, czyli żeby on za dużo nie myślał, nie kombinował, tylko jednak skupił się na tym jednym zadaniu, prawda? Bo jak już zaczyna przyjmować, to on odskakuje czy coś. Nie wiem, ile było zamierzenia w tej bramce na 2-2. Natomiast no, jeżeli to było zamierzone uderzenie, to trzeba mu naprawdę oddać hołd, bo tak delikatnie musnąć tylko tę piłkę, tak żeby do normy jej nie sięgnął, musiało być naprawdę trudne technicznie. I przede wszystkim taki bardzo newralgiczny moment zdobycia tej bramki, bo to było przy wyniku, tak jak powiedziałeś, kiedy Barcelona 1-2 przegrywała i PSG miało taki swój moment, że zaczynało bardzo mocno przeważać. No to jest tak naprawdę jeden z większych minusów, jeżeli nie największy minus tego spotkania, to że znowu oddaliśmy pole do popisu przeciwnej drużynie na początku drugiej połowy i mogło się to skończyć tragicznie, bo już nawet pomijając te 2 bramki, pewnie będziemy sobie jeszcze o nich za chwilę mówić, ale była okazja do tego, żeby tam wpadła bramka jeszcze na 1-3 i w zasadzie, no powiem Ci, że mogłoby to ustawić ten dwumecz, bo za dużo meczów w Barcelonie oglądaliśmy, po których w takich sytuacjach Barca nie potrafiła się podnieść. Przewaga 2 bramek przeciwnika to się już robi tak naprawdę problematyczna i w kontekście całego meczu oddawania pola gry i szykowania się na kontry przez PSG, że mogłoby się to naprawdę skończyć bardzo źle. Natomiast
Fakt faktem, fantastyczne wejście Pedriego na boisko, fantastyczna bramka Rafini. Z takich minusów, jeżeli chodzi o Brazylijczyka, to wydaje mi się, że musimy odnotować, że po jednej okazji z rzutu rożnego tak miał piłkę w okolicy 15 metra. I no to powinna być bramka, powiedzmy sobie szczerze, ale... Znaczy jeden strzał taki oddał bardzo dobry, gdzie Donnarumma musiał to zbijać na rzut rożny. Natomiast, no pewnie, no, ale to są takie drobiazgi tak naprawdę. No, wiadomo, że nie możemy kończyć każdej strzałowej akcji golem. To jest po prostu pewnie niemożliwe. Zwłaszcza, że o ile Donnarumę łatwo zaskoczyć jakimś takim sprytnym uderzeniem, jakimś takim miszmaszem, jakimś bałaganem, o tyle, no jeżeli on ma tą piłkę, może się przygotować do tej obrony, to znaczy ona chwilę leci, no to on jest na tyle długi i jednak mimo wszystko według mnie jest bardzo dobrym bramkarzem, oczywiście ma swoje wady, że on te piłki po prostu potrafi bardzo dobrze wyłapać. No to jest trochę takie na zasadzie Courtois, że czasami bywa takie mecze, że niezależnie jak pięknie strzelisz i jak dobrze, to on jest na tyle długi, że i tak to wyciągnie i z Donnarumą jest podobnie. Więc dużo bardziej na niego działały te rzeczy, które były z zaskoczenia, które były z bliska niż zresztą bramka Christensena. No w pierwszej połowie przecież było wybijanie z linii bramkowej. Już tak zauważyłem, że chyba nikt o tym nie pamiętał z czasem, ale przecież tam z linii bramkowej trzeba było na początku piłkę wybijać, bo on się tam z nią minął trochę. Więc nie jest takim pewnym bramkarzem. Zresztą wspomnieliśmy o tym, że to jest właśnie zawodnik, który raz, że nie bardzo chce tą piłkę rozgrywać nogą, czyli zawarto na niego naciskać, a dwa, że rzeczywiście popełnia zwyczajnie błędy i my te błędy potrafiliśmy u niego je wyciągnąć z niego i je wykorzystać. Bo też ta w sumie piłka do Rafini tak naprawdę no to taki bramkarz, który gra dobrze na przedpolu, no to powinien tą piłkę do tej piłki zwyczajnie wyjść. No i raz Rafini uprzykrzył życie Donnarumma wyjściem do piłki. Zresztą ja miałem od razu przed oczami tę sytuację, kiedy Vaez z Las Palmas wychodził przed pole karne i wykartkował się, dostając czerwień. I tu powiem Ci, że no, sytuacja mogła się wydawać praktycznie 1-1, ale skończyła się zupełnie inaczej, na korzyść PSG. Co więcej, żółtą kartkę powinien otrzymać Beraldo po faulu na Rafini. Nie wiem, jak ta sytuacja wyglądała z trybun, natomiast w telewizji, kiedy były powtórki, to mówiąc zupełnie uczciwie, nie bardzo rozumiem, czym sędzia się tam kierował, że tej kartki nie było. I zresztą nawet nie wiem, czy tam w ogóle faulu. Tam faulu nie było. No tam właśnie. Faulu nawet nie było i powiem Ci, że ja to od razu flashbacki dostałem, bo byłem też na meczu w Porto w tym sezonie i zresztą ten sam sędzia zachował się przecież dokładnie tak samo. Była identyczna sytuacja, gdzie nasz zawodnik był faulowany i to dosyć ostro. Wtedy to był lewy, który zresztą lewy musiał wtedy opuścić boisko przecież chyba w 35 minucie. Samego zejścia nie pamiętam, natomiast pamiętam rzeczywiście, że... Musiałbym to sprawdzić, żebyś nie mieszał, ale była taka identyczna sytuacja, że był faul przy naszej akcji ofensywnej, powiedzmy, no bo tam nie mówię, że to była jakaś szalona akcja ofensywna, ale była. I właśnie z tego jakaś tam próba kontry rywala i to było dokładnie to sama sytuacja, czyli olanie zupełnie przez Antonego Taylora, no... Tam. I wtedy dosyć mocnego faulu, no i teraz jak się okazało z powtórek też dosyć mocnego faulu, gdzie zamiast żółtej kartki mieliśmy sytuację, w której po prostu sędzia puścił grę i to rzeczywiście wydaje się słabe, no zwłaszcza, że potem nie wiem jak to było w telewizji, bo nie widziałem tej akcji, ale też była sytuacja, w której Mbappé uderzał łokciem, odmachując się, nie wiem jak to wyglądało w telewizji, w co on tam właściwie trafił. No ale to mówię, to są takie drobiazgi, gdzie wydaje mi się, że warto pokazywać kartki, no bo to są po prostu ostre wejścia, które mogą skutkować jakimś urazem na przykład i nie widzę po prostu po jakiegokolwiek usprawiedliwienia tej gry, bo to nie jest gra twarda, tylko to jest po prostu gra faul. I niebezpieczna, więc trochę można byłoby na to ponarzekać, ale w sumie ostatecznie no, nie miał za bardzo co schrzanić sędzia, więc no ostatecznie dostaje notę tam 5, prawda, wyjściowo. Paweł Gawryluk na czacie. Nie rozumiem tak dużego zachwytu w polskich mediach nad lewym, czy w hiszpańskich jest podobnie? Wiesz co, wydaje mi się, że media hiszpańskie, z całym szacunkiem do nich, bo są to świetni insiderzy w zestawieniu z mediami polskimi, natomiast ja często jak czytam analizy pomeczowe, czy generalnie to, co pisze się w hiszpańskich mediach, to nie odnoszę wrażenia, żeby oni nad tymi analizami spędzali jakoś szczególnie dużo czasu. W związku z tym, kiedy mamy mecz lewego, który zagrał dobre spotkanie, bardzo dobre, ale nie strzelił bramki, to być może dlatego też nie wpływa to aż tak bardzo na zachwyt hiszpańskich mediów. Natomiast uważam, że
w tym wypadku analiza w Polsce jest lepsza i docenienie tego występu Lewego jest jak najbardziej słuszne, bo okej, no, dziewiątka bramki nie zdobył, jasne, możemy tak to analizować, ale z drugiej strony grał na bardzo wysokim odsetku celnych podań, 29 z 33 celne, i w momencie, kiedy grał tak jak grał, czyli schodząc do środka pola i w końcu robiąc, rozgrywając tak jak chcieliśmy to oglądać, albo inaczej, tak jak nie chcieliśmy w złym wydaniu tego oglądać, to wydaje mi się, że musimy to oceniać tylko pozytywnie. I zresztą też było dużo takich komentarzy po tym spotkaniu, nie wiem, czy Maciek ze mną zgodzisz, że było w końcu po Lewym widać, że ta kontrola nad piłką, decyzyjność, to, że był w stanie zrobić z piłką to, co rzeczywiście sobie wymyślił, mu wychodziło, więc dla mnie jak najbardziej występ Lewego na plus. Nie, ja powiem ci szczerze, nie czytałem nic z Hiszpanii, widziałem trochę z Polski, natomiast no, z własnych obserwacji ja uważam, że to był świetny występ Roberta. Właściwie no, to takie występy właśnie tutaj żeśmy prosili, żądali i oczekiwali. Ja rozumiem, że napastnika ocenia się po zdobyczach bramkowych, ale koniec końców chodzi o to, żeby drużyna funkcjonowała dobrze, zdobywała bramki i wygrywała. I to w dużej mierze było też przyczynkiem, jeżeli chodzi o grę Roberta, który potrafił i przyjąć pod tą presją, bo też zwróćcie uwagę, że było sporo takich sytuacji, gdzie on musiał po prostu na noże walczyć o tą piłkę i to mu się z reguły udawało i to naprawdę warto odnotowania. Wydaje mi się, że to takie granie, powiedzmy, trochę na takim, dajmy na to, na takim obrotowym, naprawdę zaczęło mu służyć, bo też pamiętajmy po początek jego przygody z Barceloną, kiedy z tych na ścianę zagrań w ogóle sobie z nimi nie radził, był wyprzedzany, był łatwo przewracany i tak dalej, a tutaj rzeczywiście wróciła, wydaje mi się, że wróciło, to już o tym też mówili zawodnicy, że wróciła fizyczność w jakimś stopniu w tych zawodników. Mhm. Rzeczywiście mają trochę więcej sił, żeby powalczyć, żeby się zastawić, żeby tą piłkę ostatecznie dziugnąć, wygrać przebitkę. No to, czego nam często brakuje, czyli też o tym kiedyś tam rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, że brakowało takiego nie tyle zaangażowania, co siły w to zaangażowanie. A teraz jest troszeczkę inaczej. I wydaje mi się, że to od razu widać. I tak jak mówię, no jeżeli drużyna wygrywa tak ważny mecz, tak trudnym rywalem, no wskazywana w jakimś stopniu w dużej mierze na porażkę przez, może nie koniecznie przez kibiców Barcelony, nie przez nas, ale przez ogólnoświatowe media, pokazała zwyczajnie, że jest w stanie rywalizować na wysokim poziomie z drużyną po prostu, która, no nie oszukujmy się, jest uznawana za dużo mocniejszą. Marcin Wojak pisze, że w wyprowadzeniu piły na 1-0 zmienił się w De Bruyne, którym tak bardzo chciał być. I to trzeba odnotować, że również w akcji bramkowej bardzo dobre zachowanie Lewego, który podawał na prawe skrzydło do Lamina. No fantastyczne, fantastyczne wyprowadzenie tej akcji. I no ja się bardzo z tego cieszę, że Lewy po tym meczu jest bardzo doceniony, bo na pierwszy rzut oka faktycznie można byłoby go oceniać przez pryzmat tego, że nie zdobył bramki, a jednak byłoby to ocena mocno niesprawiedliwa, bo zagrał bardzo dobre spotkanie. Jeszcze gdzieś mi mignęło pytanie o Kubarsiego. Próbuję sobie znaleźć. W każdym razie brzmiało tak, że bodajże pierwszy raz oglądałeś go na żywo i jakie wrażenia? Ja chyba nie oglądałem go pierwszy raz na żywo akurat, ale niech będzie. Natomiast, no powiem ci tak. To jest zawodnik, który nie sprawia wrażenia, jak się na niego patrzy, tak jak sobie, nie wiem, stoi czy idzie, że jest silny, że jest szybki. Ale tak właśnie gra. To znaczy, on wykonuje pracę, której nie spodziewasz się, ponieważ on ją wykona. I to, co mnie najbardziej mi się spodobało w jego grze, to jest taka decyzyjność przy podjęciu akcji defensywnej. To znaczy sama decyzja, czy ją podjąć, czy z niej zrezygnować. I to rzeczywiście było bardzo fajne, bo no w takim meczu z taką drużyną chodzenie na raz na przykład, albo zbyt hura optymistyczne próby przejęcia piłki, no mogły się bardzo źle skończyć. Różne zagrania piętką, to trochę Felix tam czarował ten tak nie do końca w udany sposób. A on się po prostu zachowuje jak doświadczony zawodnik, który dodatkowo ma dużo umiejętności, który świetnie operuje piłką i naprawdę bardzo miło widzieć Barcelonę, która potrafi rozegrać piłkę z głębi, używając do tego obrońców, tak jak to było zazwyczaj, a niekoniecznie zmuszając do robienia tego przez pomocników. I to oczywiście jest bardzo przydatne dla nas, no bo wtedy oczywiście mamy przed linią piłki trochę więcej zawodników. No nie wiem, dla mnie to jest, mówię, no to będzie mój absolutny, jeżeli ta forma się utrzyma i on będzie dalej w tej drużynie ważny, to jest kandydat rzeczywiście na człowieka, który, z którym tu będziemy po prostu go wspominać latami, po prostu jeszcze, to mówię, nowy Puyol niemal, ale nawet wydaje mi się, że on, jeżeli chodzi o samą grę w piłkę, ma dużo większe możliwości niż Puyol, bo Puyol jednak grał sercem, a on gra
umiejętnościami i rozumem najbardziej. I rzeczywiście no, trafił nam się naprawdę rodzynek. Oby się to wszystko dobrze dla niego potoczyło, bo mówię, no, takiego chłopaka to można mieć no, dosłownie niemal na prawie dwie dekady w jego wykonaniu, więc naprawdę mam nadzieję, że będzie w niego inwestowany, ale też mam nadzieję, że będzie też oszczędzany. Bo teraz lecimy na hypie, on musi grać po prostu, bo jest najlepiej grającym obrońcą w piłkę. No natomiast też trzeba pamiętać, że to jest młody chłopak i trzeba mu dawać jednak odpoczynek. Adrian L. na czacie, Kubarski powinien przejść jakieś badania genetyczne, czy na pewno ma 17 lat. Mnie to przeraża, zupełnie szczerze mówiąc, mnie to przeraża, jak ten chłopak gra z takim właśnie bardzo rozsądnym, z takim wręcz wylewającym się z niego doświadczeniem, bo rozumiem, gdyby to był dzieciak, który gdzieś tam na emocjach bazując, wchodząc do dorosłej piłki, jest w stanie parę razy wyciąć rywala, trafić w piłkę ślizgiem i mówilibyśmy o tym, że ma te umiejętności takie czysto fizyczne. Natomiast rzeczywiście patrzysz na Kubarskiego i widzisz gościa, który zachowuje się na murawie, jakby był w dorosłej piłce od nie wiadomo ilu lat, a tak jak pisze Adrian, no chłopak ma 17 lat i w dorosłej, poważnej piłce jest dopiero tak naprawdę od kilku miesięcy, więc niesamowita sprawa i nie spodziewałem się, że w momencie, kiedy Lamine Yamal wypłynie na szerokie wody, to tak szybko doczekamy się kolejnego młodego talentu. Niezwykła sprawa i też no, patrząc optymistycznie w przyszłość, na pewno rysujemy sobie gdzieś tę linię defensywną z jego udziałem. Natomiast zostając przy linii obrony, Araujo, też świetne spotkanie. Można powiedzieć, że nie wiem, czy zawiesiło mi ekran, czy usnąłeś. Nie, sprawdzam, czy widziałem Kubarskiego. Widziałem Kubarskiego już wcześniej na żywo. Okej, okay. W jakim spotkaniu? Bo byłem w lutym w Barcelonie z Osasuną, ale tym Osasuną okay. Ligowym. Tym, co Vitor Roque dał zwycięstwo. Okej. Okay. Zacząłem mówić, że Araujo świetne spotkanie. Baliśmy tak. się pewnego no tak. Francuza, który niedługo będzie w Realu. A okazuje się, że Araujo na spółkę z Koundé dali radę go wyłączyć. Dali radę go wyłączyć. Wydaje mi się, że bardzo cwany miał pomysł w ogóle Luis Enrique. Bo zdając sobie sprawę, gdzie ma te przewagi, to postanowił trochę zostawić na skrzydłach i Mbappé, i Dembele, a ustawić takie podwójne zasieki, gdzie było dwie dziesiątki i dwóch pivotów. I przy dużej wymienności pozycji tych zawodników, zresztą pewnie widzieliście, że Mbappé bardzo często potrafił zbiegać w środek pola karnego, ale nie po to, znaczy w środek boiska, ale nie po to, żeby wchodzić w pole karne, tylko żeby jechać wzdłuż tego pola karnego i szukać rozwiązania. I to rzeczywiście wprowadzało troszeczkę takiego niepokoju w naszych poczynaniach. No mówię, natomiast pomysł był cwany. Ale nasze chłopaki dobrze to czytali. Były oczywiście z tym problemy, no właśnie wydaje mi się, że to druga bramka, którą straciliśmy. Tam, nie wiem, czy wy to widzieliście w telewizji, ale my z boiska widzieliśmy, bo to akurat było wtedy, żeśmy siedzieli przy tej bramce właśnie. To tam Gundogan był tak zły po prostu, tak krzyczał, przed wejściem Vitini w pole karne pokazywał Sergiemu Roberto, że tam jest wolna strefa, że trzeba ją przytrzymać, prawda? I Sergio tam delikatnie podbiegł, ale już było chyba trochę za późno, już ta akcja się rozwinęła i już go nie dogonił. Ale tak poza tym, no bo też za tą drugą bramkę, pierwszą bramkę to tak no w sumie taki kolektywny błąd kolejny i w sumie no taki pech zwyczajnie bym powiedział, no jeżeli Dembele strzela bramkę ładną i jest jakby taki zdecydowany i pewny przy tej bramce, no to musi być przypadek, nie ma wyjścia. Nie odbierajmy mu, bo huknął przepięknie, a wcześniej na no huknął, ale wiesz, no oglądaliśmy go, wiecie, no oglądacie go wy, oglądałem go na żywo, ja miałem jeszcze, starałem się oglądać PSG przed tym meczem kilka razy, żeby tam coś liznąć ich gry, no to ten Dembele to się nic nie zmienił kompletnie, a jakby ktoś mi powiedział, że on jest 6 lat temu jesteśmy, to ja bym powiedział, że okej. Okay. To jest chyba jedyny człowiek na świecie, który się nie zmienił przez 6 lat w ogóle, ani o jotę. Czyli wszystko potrafi zrobić, wszystko potrafi, że tak powiem, zrobić dobrze i tak samo szybko wszystko potrafi spieprzyć. Więc dla mnie, jeżeli takie wykończenie akcji to jest naprawdę ewenement raczej niż standardowe zachowanie, to też moglibyśmy tą bramką być rzeczywiście trochę zaskoczeni. No to, natomiast jak mówię, no bardzo dobrze funkcjonowaliśmy, zwłaszcza, że no widzicie, to jest zabawne. Pamiętacie to, co roku się mówiło, co roku się właściwie mówi w Lidze Mistrzów, zwłaszcza, że Simeone to jest taki defensywny trener, bo stawia zasieki w defensywie, 6-3-1 i tak dalej.
No i teraz mamy cały tydzień po tygodniu mamy sytuację, w której i Real zagrał z City w obronie w dużej mierze i właśnie Barcelona przeciwko PSG. Więc rzeczywiście wydaje mi się, że już trochę nie ma czegoś takiego, że ktoś gra defensywnie, czy ktoś gra ofensywnie. Po prostu są fazy przejściowe i kiedy się trzeba bronić, to trzeba się bronić skutecznie. I rzeczywiście my tą skuteczną obronę, zwłaszcza w tej końcówce drugiej połowy, kiedy już tego wyniku tak naprawdę bardziej broniliśmy, to widać było po piłkarzach PSG w niektórych momentach, że oni są już trochę zrezygnowani zwyczajnie, że to kopanie do siebie nic nie daje, a każdy błąd jest to piłka, jest wybita i trzeba znowu wracać do oklepania. Zresztą my znamy te frustracje, bo Barcelona przecież latami potrafiła bić tak bezmyślnie tą głową w autobusy i w mury, ale wtedy oczywiście mieliśmy Messiego, mieliśmy Neymara, mieliśmy ludzi, którzy potrafili te mury kruszyć, a w PSG nikogo takiego tak naprawdę nie było. No i powiem wam, że zupełnie szczerze, że po tym tygodniu, kiedy dużo się mówiło o tym, że następną dyskusją będzie po Messi, Ronaldo, będzie Haaland, Mbappé, no to mamy tydzień pokazu, że takiej rywalizacji na najwyższym poziomie zwyczajnie nie ma, bo to są bardzo słabe mecze obu tych zawodników. No Mbappé to jest naprawdę świetny zawodnik. Wydaje mi się, że w dużej mierze on może być już, znaczy nie, no nie uwierzę w to, że wiesz, że odpuszcza w jakimś stopniu. Nie uwierzę w to, że gra gorzej albo jest mniej skoncentrowany. Natomiast uwierzę w to, że może być trochę zezłoszczony, że jednak raz, że tak sobie mu idzie ostatnio, dwa, że z Luisem Enriquem chyba nie do końca się dogaduje, no bo tak jak mówię, no to będą same kłopoty zostaną przeniesione, wydaje mi się, do Realu, czyli jednak jesteś tą główną gwiazdą. I o ile Luis Enrique jest taki, że on nie wartościuje tak piłkarzy. On wybiera piłkarzy, którzy mu odpowiadają do taktyki. Co chyba najlepiej było widać po powołaniach do kadry Hiszpanii, które momentami wydawały się wręcz szalone, ale mówiliśmy, że Luis Enrique to Luis Enrique i on może więcej. No tak, ale oczywiście no to on też nie jest bezbłędny i na przykład te wszystkie założenia, które robił przed Mundialem w Katarze, no były absolutnie błędne, prawda? I sytuacja, w której on wtedy, w tamtym okresie zmusił Rodriego do grania w obronie tylko po to, żeby korzystać z Busquetsa, no było karkołomne i to mu się nie opłaciło, natomiast no jest to trener, który nie będzie się tak, że tak powiem, przywiązywał do tych najważniejszych nazwisk. On potrafił posadzić największe gwiazdy zespołu na ławce i tyle. No nie wiem, Mbappé tego nie będzie miał raczej w Madrycie, bo mówię, no taka gwiazda na pewno oczekuje tej atencji, oczekuje tej gry, oczekuje, że będzie cały czas liczone, że on jest w stanie tą drużynę wyciągnąć, natomiast wczoraj, no powiem wam zupełnie szczerze, że ja to byłem po prostu rozczarowany. Poza takim rzeczywiście wizualnym odbiorem tego jego fizyczności, tej jego dynamiki, no super, ale wszystko poza tym, to powiem ci, kiepsko się to oglądało. Czy patrząc tak z perspektywy czysto kibicowskiej, jeszcze mi przychodzi do głowy, oczywiście my jako kibice Barcelony wolimy, żeby Mbappé zagrał słabe spotkanie, ale jeżeli ktoś przyszedł na stadion i chciał zobaczyć wielkiego zawodnika na tle Barcelony, to wydaje mi się, że może być rzeczywiście rozczarowany tym, co Mbappé zaprezentował. Jarek W. na czacie. Mbappé, on ma łeb jak Dembele, może ciut lepszy, ale jednak. I tu bym się chyba nie zgodził mimo wszystko. Nie, Mbappé, tu już nawet nie chodzi o profesjonalizm. Mbappé ma łeb na karku na pewno. Zresztą finał mundialu, myślę, wystarczającym jest dowodem na to, kto... Nie, tu w ogóle bez porównania. No, Dembele jest po prostu durniem, no sorry, ale Dembele jest po prostu durniem, który ma ogromną umiejętność, ale jest głupi jak but. I to jest takie idealne zestawienie tego, że nawet jak jesteś świetny w piłkę nożną, ale nie masz do tego głowy, to nie będzie nigdy idealne połączenie. Masz tego Dembele, który już jest super gwiazdą, miał być od 7-8 lat, a tak naprawdę jest, no powiedzmy, zwykłym piłkarzem po prostu. No takim, nie wiem, ja nie widzę w nim żadnej gwiazdy, ani nigdy w sumie nie widziałem. Widziałem zawodnika, który w sumie cały czas wygląda, jak miał 18 lat. Duży potencjał, dużo mu się wybacza za te jego pojedyncze zrywy, pojedyncze dobre akcje, ale jak się na to spojrzy całościowo, sezonowo, czy nawet w skali kariery obecnie, to ciężko go stawiać, nie wiem, w pierwszej linii z najlepszymi skrzydłowymi świata, według mnie. No to same liczby mówią. Skoro Dembele, 65 głosów na naszym czacie w ramach naszej ankiety. Czy potępiasz zachowanie Usmana Dembele? Tak, 48%, nie 52%. To jest odnośnie oczywiście do celebrowania bramki zdobytej przeciwko Barcelonie. I ta ankieta, wyniki tej ankiety zupełnie nie oddają nastrojów, jakie przewijały się przez Twittera i przez Ramble dzisiaj, bo gdybym miał na podstawie tego, co widziałem od rana, obstawiać, jakie będą te wyniki dzisiaj na ankiecie, to myślę, że tak 90% by
zachowanie Francuza potępiało i te 10% jednak by się zgadzało z tym, że Dembele miał prawo celebrować bramkę. I powiem Ci, że mnie zupełnie ta dyskusja wręcz zszokowała, bo okej, okay, no tak przypomnijmy, 6 sezonów Dembele w Barcelonie, niecałe 200 występów, 40 goli, 43 asysty, więc żaden to wielki dorobek. Większość czasu był kontuzjowany. Wiemy, że sztab czy zarząd bardzo mocno na niego stawiał, bardzo mocno go wspierał, czy to pod kątem przedłużania kontraktów, czy polegania na nim na meczach, wystawiania go w składzie, kiedy tylko był dostępny i wręcz momentami opakowywania całej narracji wokół przyszłego składu Barcelony, wokół Dembele. I to wydaje mi się, że stworzyło taką jakąś sztuczną iluzję, że on w Barcelonie był piłkarzem na tyle istotnym, że teraz bramki przeciwko Barsie nie powinien celebrować. Ja, jak to się wydarzyło, to zupełnie nie zwróciłem nawet na to uwagi i nie pomyślałem, że nie powinien tego robić, bo wydaje mi się, że jest po prostu piłkarzem, jakich w Barcelonie było wiele, jakich przewinęło się mnóstwo. Strzelił bramkę, celebrował, cieszył się i zupełnie nie odbieram tego tak, że powinien jakoś, nie wiem, nie cieszyć się, sztucznie tę radość ukrywać czy cokolwiek. I też wydaje mi się, że nie jest takim piłkarzem, od którego my mielibyśmy prawo wymagać tego, żeby się nie cieszył, bo rozumiem, gdyby to, nie wiem, Messi, Iniesta, Puyol strzelił tę bramkę, ale nie taki ktoś jak Dembele, więc Marcin Wojak miał prawo, ale to kwestia klasy, że Bąbelek jej nie ma, to jasne. Jakie jest Twoje zdanie? No, ale ja trochę tutaj tak jak Marcin, no, mi to nie przeszkadza, niech się cieszy, no, chyba od tego się strzela bramki, żeby się cieszyć. Nie potrzebuje jakichś sztucznych wyrazów szacunku, czy przywiązania, czy wdzięczności, czy cokolwiek, jakkolwiek to nazwiemy. Jeśli to komuś przeszkadza, spoko, jeśli nie przeszkadza, też spoko. Ja osobiście uważam, że chłopak gra w nowej drużynie, ma problemy ze strzelaniem bramek, przecież wiemy, że on nie strzela bramek. To była jego druga bramka w ogóle na Parc des Princes, po prawie roku grania tam. Czyli Rafinha to zrobił, prawda, tam w kilkadziesiąt minut. To, co on, to te jego dokonania, prawda, powtórzył przy 8-miesięczne, więc też na pewno dla niego to było ważne trafienie. No też pamiętajmy, że skoro odchodzi Mbappé, no to tak naprawdę w dużej mierze ta drużyna może być postawiona na indywidualności Ousmane Dembélé i on może stać się tym troszeczkę pierwszym do rozliczeń, pierwszym do oczekiwań i rzeczywiście on już musi sobie budować swoją markę w Paryżu, prawda? Więc wydaje mi się, że gdyby się właśnie nie cieszył, to narobiłby sobie zwyczajnie problemów u siebie. Bo wydaje mi się, że taka sama dyskusja powstałaby po prostu po drugiej stronie, a nie oszukujmy się, no jego obchodzi druga strona, jego nie obchodzi, co myślą kibice Barcelony w tym momencie, tylko myśli, jak to będzie mu się żyło w Paryżu. A przede wszystkim wydaje mi się, że to jest kompletnie bez znaczenia. No, są zawodnicy, którzy jakimś takim właśnie spokojnym cieszeniem się z gola, niecelebrowaniem tej bramki ukazują szacunek. Jeżeli chodzi o mnie, to są emocje tak naprawdę. Jeżeli w tym momencie miał takie emocje, żeby ją porządnie zacelebrować, to tak zrobił i tyle. Mnie zaskoczyło w tym wszystkim to, jak bardzo kibice Barcelony oczekiwali od niego, żeby tej bramki nie celebrował. I nic więcej, bo tak jak mówię, kiedy to się wydarzyło w trakcie meczu, to ja nawet nie zwróciłem na to uwagi i nie pomyślałem o tym, że jakoś bardzo urazi kibiców tym, że cieszy się z tego gola, ale no może kibica też tak to odczuwa. No Rafał, się sypiesz. Ja się sypię? Dlaczego się sypię? Ty się sypiesz. Ja się sypię? Sypiesz się mi, bo wiesz, znikasz mi, zacinasz się i nie wiem, czy mam mówić, czekać, aż skończysz się zacinać. Na tej zasadzie. Ale już, już jest okej. Okay. Pardon, już powinno być. Na luzik. Już powinno być okej. Okay. Ja tego nie oglądam na szczęście. Więc taka kwestia. Nie no, ktoś ogląda, może ktoś nawet suba zostawi. Ale nie ja, więc wiesz, to inni się muszą męczyć z tym stykaniem. Tak jest. Mieliśmy jeszcze pytania o absencję w kolejnym spotkaniu przed rewanżem. No jest to faktycznie problem, bo wypada nam kapitan. No właśnie, a propos kapitana. Sergi Roberto. Jak Maryla Rodowicz na Sylwestra, kiedy przychodzi Liga Mistrzów i ważne spotkania na wiosnę. Jak oceniasz tego gościa? Jakoś tak... Wiesz co, no, w sumie to jest trochę tak. W tym meczu ja to oceniam zawodników tak, że zagrali albo dobrze, oczywiście bardzo dobrze też, albo po prostu zagrali bez jakiegoś dużego błędu, bez jakiegoś tam utraty drużyny i wydaje mi się, że każdy zawodnik w tym spotkaniu swoją rolę wypełnił.
lepiej lub gorzej, ale wydaje mi się, że nie ma tej powodu, żeby się Sergiego Roberto w jakikolwiek sposób czepiać. Nie ma też powodu, żeby go za cokolwiek chwalić specjalnie. Był takim zawodnikiem, no, typowym dla siebie, można powiedzieć. Czyli kiedy jest potrzebny, to gdzieś tam się znajdował. Nie miał okazji, żeby coś z przodu zrobić dobrego, bo wiemy, że ma takie zapędy, że nagle nie wiadomo skąd strzela ważną bramkę. Ale generalnie oceniam go całkiem nieźle, natomiast wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rewanż i przy właśnie utracie obu, no to tu po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby móc wystawić tą klasyczną wersję pomocy, dajmy na to w tym sezonie, zwłaszcza podejść po wypadnięciu Gaviego, czyli Franki, Pedri i Gundo. Nie dorzuciłbyś zdecydowanie Fermina? Nie wiem. Raczej nie, bo musiałbym pomyśleć nad zestawieniem bez Jamala, prawda? Ale z drugiej strony, no, on ma za dużą łatwość w driblingu, w wykorzystywaniu tej przestrzeni, w podaniach, no, umie uderzyć. Wydaje mi się, że w Paryżu, no to wiadomo, no teraz, znaczy w Barcelonie, no teraz Paryż będzie musiał rzucić się do tego ataku. My będziemy tą piłkę chcieli pewnie jak najdłużej kontrolować, tą grę zwalniać. No to się wczoraj w miarę udawało. Brakowało niestety właśnie tego Pedriego albo Gaviego, czy nawet Christensena do Frankiego, żeby jednak tej kontroli mieć więcej. Ale wydaje mi się, że na Montjuic to będzie głównym celem Barcelony, czyli utrzymywanie się przy piłce, nie zostawianie wolnych przestrzeni i właśnie wykorzystywanie każdej możliwej okazji. Czyli zdecydowanie wydaje mi się, że Fermin jest najlepszym rozwiązaniem na wejście z ławki zwyczajnie, bo też zakładam, że ani Franky, ani Pedri mogą nie być jeszcze gotowi na 90 minut, zwłaszcza bardzo intensywne, a pamiętajmy, no to jest dwumecz, być może to nie będzie 90 minut, być może to będzie 120 minut. Więc wydaje mi się, że akurat takiego Fermina warto sobie zostawić sobie na później, bo jednak on potrafi zmienić dużo intensywnością i bieganiem w pressingu. I wydaje mi się, że to taka naturalna zmiana prawdopodobnie za na przykład za Lamina, jeżeli na przykład będzie dobry wynik koło 60-70 minuty, to taka naturalna zmiana, żeby troszeczkę teraz odpuścić ten atak, prawda? No i dorzucić chłopaka, który po prostu będzie biegał i pełnił rolę powiedzmy trochę Gaviego. Dlatego ja bym Fermina raczej zostawił na... No mówię, ja bym chciał wyjść najmocniej jak się da wyjść od samego początku, żeby jak najdłużej utrzymywać korzystny rezultat, a być może jeszcze go podwyższyć. Tu już nie ma co kalkulować, no to jest najważniejszy mecz znowu. Każdy jeden najważniejszy mecz jest Ligi Mistrzów obecnie, więc na niego się trzeba szykować i przygotowywać. Krzysztof i Ekstraszoty na czacie wspominają jeszcze De Jonga, który wrócił po kontuzji i w zasadzie na ostatnią chwilę dostaliśmy informację o tym jego zielonym świetle. I znowu podpalił trochę kibiców, bo jedni piszą, że fajne spotkanie i dobre regulowanie tempa gry w środku, natomiast inni, że kolejny mecz w stylu Frankiego, czyli nadmiernie go chwalimy za nic. Jaka jest twoja Ale właśnie wersja, o to chodzi. Ale no, dla mnie to jest wersja, dla mnie to był ten Franky taki, właśnie taki Franky, jakiego oczekiwało barcelonismo przez całe te wszystkie lata. Dostaliśmy Frankiego na pozycji odpowiedzialnego, nie ryzykującego nic praktycznie, co się dało zaryzykować, to on nie ryzykował. To jest po prostu, on przebiegł ten mecz, żeby nie stracić piłki, żeby nie wykonać złego podania, żeby w miarę możliwości kontrolować tempo. To jest dokładnie taki Franky, jakiego oczekiwało barcelonismo przez najdłuższy czas, jaki ja pamiętam, szczerze mówiąc. Grającego na pozycji, grającego odpowiedzialnie i bez, że tak powiem, uciekania właśnie z tej pozycji, zostawienia jakiejś przestrzeni za sobą. No ale oczywiście jak to z Frankiem, niezależnie co zrobi, to my musimy się do niego przyczepić i okej, niech będzie tym winnym, niech on będzie zawsze najgorszy, mi to nie przeszkadza, dopóki Barcelona wygrywa, to dla mnie wszyscy mogą być najgorsi, wszyscy mogą być najlepsi, opinie mi to nie wyrobi, ale wydaje mi się, że naprawdę jeśli ktoś w ogóle jest w stanie kontrolować tempo w tym klubie obecnie, to jest to tylko Franky. Oczywiście być może Pedri. Odpowiedzialność, o której mówisz, to jest odpowiedzialność, rozsądek i taka gra, jaką rzeczywiście Barcelona... No asekuracja kompletna, nie, no zagrał po prostu asekuracyjnie. Okej. Okay. I trochę skostniały był, widać, że przerwa w grze też trochę był skostniały, widać, że nie miał tak szybkich na przykład zwrotów, widać, że nie wykorzystywał tej swojej naturalnej dynamiki. No ale znowu, no chłopak skakuje do składu w ostatniej chwili dosłownie tylko po to, że to jest PSG. Przecież gdyby to nie było PSG Liga Mistrzów, to on by jeszcze pewnie odpoczywał jakiś czas. To samo zresztą uważam było z Pedrim. Fajnie, że udało się mu wejść na boisko na nie tak długo i jeszcze tak zaznaczyć swoją obecność idealnie. Całkiem nieźle wejściem. Tak, całkiem nieźle, ale w ogóle wejście idealne, bo to wejście Pedriego to właściwie było znamienne było to, że właściwie tam nie było złego zagrania w całej tej grze, całym tym okresie na boisku. On właściwie podjął same dobre decyzje i naprawdę taki Pedri
nam zawsze będzie przydatny, potrzebny i takiego Pedriego chcemy oglądać. Dlatego właśnie liczę na to, że razem z Frankiem już troszeczkę, bo zakładam, że Kalisto będzie Copa del Rey 1.32 i nie zobaczymy praktycznie nikogo z tej wyjściowej jedenastki paryskiej pewnie. No jakieś tam pewnie Lewandowskiego i tak zobaczymy, coś czuję, bo ten Roque to chyba już nigdy nie powącha murawy. Poczekaj, ja sprawdzam teraz, kiedy Real gra i jak nam się układa wobec tego terminarza. No jeżeli Real gra później, to Real gra w niedzielę. Bo Real gra w środę w mecz, to gra w niedzielę. Bo musi być 72 godziny przerwy. 13 kwietnia, 18.30. Czyli to jest sobota, 18.30. A to nawet wcześniej jeszcze będą mieli 4 dni odpoczynku. Bo tam jest zasada taka, że musi być minimum 72 godziny między meczami w lidze, w europejskich pucharach, a ligowymi. No to wiesz, zobaczymy, co się stanie, ale cytując Szemę, nie, jesteśmy w walce o dwa puchary. Nie, spokojnie, skupmy się na tym PSG. Puchary, Maciek. Nie, skupmy się na PSG, nie róbmy Maciek, głupot, proszę dajmy cię. Odpocząć tym chłopakom chwilę przed tym meczem. Nie. Teraz musimy dawać odpoczywać chłopakom. Nie ma żadnych, ale nie ma żadnych. Dobra, to okej, to walczmy. Dobrze, to walczmy pozostałą częścią kadry. Frenkie, Pedri, Gundo, Lamin. Według mnie też Rafinha, Kubarsi, Araujo. Oni wszyscy powinni odpocząć. No naprawdę, dosłownie, ja bym wymienił całą jedenastkę. Nie no, tak co po prawdzie to gramy z 18 drużyną ligi, która w ostatnich 5 meczach wygrała jedno spotkanie i to chyba z Granadą. Ale nawet jak przegramy. Która jest oczko niżej. Ale co jest korzystniejsze dla Barcelony? Dać porządnie odpocząć chłopakom, którzy są najistotniejsi w tym klubie, najważniejszy mecz w tym klubie od kurna lat, dosłownie od lat, bo my jesteśmy na etapie 18-19 sezonu teraz. Możemy awansować do półfinału. Czyli nie wiesz, to ja 6 lat, żartuję zupełnie różnicy, z tym Kadizem. Oczywiście, że dajemy odpocząć kluczowym zawodnikom. Czyli by 5 lat czekaliśmy, żeby się znaleźć w tym punkcie w Europie i naprawdę skupmy się na tym PSG. I jeżeli ten mecz z Kadiz nie pójdzie po naszej myśli, nawet go przegramy, to nie jest aż tak duża strata pod kątem tego, że na przykład stracimy chociaż, nie wiem, 20% zdrowia Pedriego, któremu na przykład zabraknie mu w Paryżu, meczów z PSG. Więc tutaj to jest czysta kalkulacja już teraz, wydaje mi się, i Xavi musi przyrotować totalnie. Według mnie. No ja na to liczę, bo ja perspektywa też, bo bycia w półfinale Ligi Mistrzów mówi sama za siebie i w zasadzie kończy jakąkolwiek dyskusję. Wiesz co, ja bym może zostawił Frankiego, bo on się musi chyba trochę rozbiegać, wczoraj to taki trochę, no trochę tak, albo chociaż może niech zagra 60 minut na przykład, ale wydaje mi się, że on potrzebuje trochę piłki, bo widać było po nim, że mimo tego, że jakby nie miał tych strat, nie popełnił jakichś błędów, no to też, no brakuje tego, wiesz, no jednak nie grał kilka tygodni, te mecze z PSG są trudne, no jednak to PSG też te zasieki w środku pola postawiło bardzo ciekawe i było ciężko to czasami ogarnąć, no Vitinha jest w świetnej formie ostatnio, wczoraj to potwierdził. Więc chciałbym, żeby poodpoczywali, a Frankie to chyba się powinien trochę rozegrać. Może tym będzie się kierować Xavi. No właśnie, bo powiedzieliśmy o tym, jakie pozytywne rezultaty zmian przyniosły decyzje Xaviego i teraz o samym Xavim. Jak myślisz, i to jest trochę pytanie na siłę, ale jak już sobie zapisałem, to cię zapytam. Uważasz, że to była analiza gry przez Xaviego i tak istotne wprowadzanie zawodników, jak zrobił z Pedrim i Christensenem, czy ślepy los, ślepy traf i po prostu tak jak zwykle miał to rozpisane przed meczem i tym razem trafił? To znaczy, te dwie rzeczy nie ma znaczenia. To znaczy nie, chodzi o to, że te dwie rzeczy nie muszą się wykluczać. To znaczy on mógł mieć to zaplanowane, a zrobił to i tak dlatego, że i tak by to zrobił. Te zmiany były po prostu logiczne w tym momencie, były zwyczajnie potrzebne. Podjął dobrą decyzję i trzeba go za to pochwalić. I to też fajnie połączył, bo właśnie i Pedri, na przykład i Christensen. Czyli mamy i kogoś doofensywnie, bo brakowało tego gola, no jak chciał powalić o tą bramkę, ale też kogoś to zabezpieczyć i tą defensywę. Jak się okazało, Christensen się sprawdził najbardziej w polu karnym rywala, prawda? Gdzie też totalny jakiś bałagan w tym PSG, że nikt tej piłki nie strącił. Ja takie bramki, że przelatują przez całą linię defensywną i sobie strzela z 4 metrów, no to naprawdę. Donnarumma to też tam śpi cały czas w tej bramce. Taki Peña 2-0 po prostu. Więc mieliśmy dużo szczęścia, że brakowało im takiej stanowczości, takiego zdecydowania przy tych wyjściach do Narumy, bo tych dwóch bramek ostatnich pewnie by nie było. Ja tylko zwrócę uwagę na sytuację z Pedrim, bo dzisiaj czytałem wywiad z Rafinią. I są takie dwie śmieszne sprawy. Po pierwsze, fajna sprawa jest taka, że Pedri, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale on nie podał w pierwsze tempo, tylko w drugie. Bo on najpierw zatrzymał nogę, a potem tak z kroka to zrobił, bo czekał, aż Rafinha odpowiednio wbiegnie. Miał to wycyrklowane po prostu idealnie, ale dzisiaj Rafinha mówił, czy tam wczoraj w wywiadzie pomeczowym, że na treningu mieli taką sytuację,
i Pedri nie zagrał mu piłki. I on poszedł do niego tam po treningu, czy gdzieś tam po tej gierce i powiedział mu, następnym razem to mi tam zagraj. Mm-hmm. I właśnie taką samą piłkę zagrał. Teraz dostał. Tak, i zagrał mu teraz. I taką piłkę właśnie dostał i taką piłkę skończył. Idealnie, bardzo ładna bramka i też Pedri w moment rozwiał wątpliwości, bo oczywiście jak wchodzi, jak widzimy Pedriego wchodzącego na boisko też po tym, jak odniósł kontuzję albo złapał jakiś uraz, to pierwsza myśl jest wiadomo jaka. Ja myślę, że to jest też w pełni zrozumiałe, że od razu martwimy się o to, czy on w ogóle wytrwa do końca i czy nie wrócił za szybko, a tu okazuje się, że pierwszy czy drugi kontakt z piłką i notuje asystę, która zaważy być może o tym, kto awansuje do półfinału Ligi Mistrzów, także świetne wprowadzenie się i też warto odnotować, że jak dla mnie na plus zdjęcie z boiska Lamine Yamala, pod tym względem już abstrahując od tego jak grał, ale w niektórych meczach Xavi miał taką tendencję do tego, żeby bazować na zawodnikach, którzy jednoosobowo są w stanie rozstrzygać spotkania, a tutaj zdejmuje faceta, który w grze jeden na jeden, jeżeli nie jest najlepszy, to na pewno jest jednym z najlepszych u nas w drużynie i widać, że nie bał się postawić na to, żeby drużyna zagrała bardziej zespołowo. Więc to na plus i też tak z perspektywy czasu, na początku tego nie rozumiałem, ale z perspektywy czasu zdjęcie Rafini z boiska w momencie, kiedy był już widać zmęczony, też bardzo na plus, bo jednak wydaje mi się, że ciężko jest trenerowi zdjąć gościa z boiska, który strzela ci dwie bramki i widać, że ma chrapkę na to, żeby zdobyć hat-tricka, więc decyzja Szary jak najbardziej na plus. Tak, no zwłaszcza, że ta zmiana Lamina miała też swój konkretny cel i tak naprawdę chodziło trochę o scentralizowanie tej gry i trochę zagęszczenie środka pola. Przecież zwłaszcza, że zaraz po zejściu Lamina te bramki zaczęły wpadać. No i co było tu najważniejsze, Lamin miał ogromne problemy z Nuno Mendesem. No, trafił swój na swego po prostu. Dwóch młodych, dynamicznych, silnych i szybkich zawodników, którzy muszą się ze sobą mierzyć. Te pojedynki wyglądały naprawdę fajnie się je oglądało, natomiast wydaje mi się, że Nuno Mendes wychodził z nich lepiej. Oczywiście zagranie Lamina, po którym padła pierwsza bramka, gdzie jest warto odnotowania, gdzieś tam asysty nie zaliczył, ale taka piłka jest też ważna i istotna. No natomiast no mówię, no Xavi trafił bardzo dobrze z zmianami, no wszystko chyba co sobie założył, wszystko co sobie wymyślił wypaliło i świetnie. Bardzo miło się to ogląda i ja jestem absolutnie pewien tym razem wyjątkowo, że Xavi był przygotowany na ten mecz zwyczajnie, wiedział co chce grać i nawet mimo tego, że wydaje mi się, że Luis Enrique trochę mógł go zaskoczyć tym wejściem Kanginem i Asensio z Ruizem i Vitinho na takie właśnie na taki kwadracik, który sami czasami stosowaliśmy, prawda? Taką czwórkę. No bo mówię, mieszał nam szyki. Ale Xavi bardzo dobrze rzeczywiście reagował i tak naprawdę poza tym załamaniem w pierwszej połowie, które trwało tam powiedzmy 15-20 minut, w drugiej połowie na początku, to tak naprawdę no wydaje mi się, że przynajmniej tak z poziomu boiska się oglądało, że Barcelona była raczej grała dosyć spokojnie, wiesz, nie było takiej nerwowy, wiedzieli co robią, wiedzieli jak mają grać, jak to wykonywać i wydaje mi się, że wiadomo, było sporo niedokładności, ciężko było w trzeciej tercji coś wyczarować, ale było dlatego też, że my nie atakowaliśmy aż taką dużą grupą. Oczywiście były momenty, gdzie wchodziliśmy całą naszą jedenastką na ich połowę, ale jednak ta asekuracja cały czas z tyłu głowy była. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. Mam nadzieję, że pozostanie to na Montjuic. Natomiast no, coś czuję, że Luis Enrique zrezygnuje. Pewnie z Kangina w tym wypadku, poczekaj, Kangin, Asensio, Vitinha i Ruiz. No to Vitinha, Ruiz na pewno. Ja szczerze mówiąc na jego miejscu postawiłem na Ugartę. Z tyłu, żeby po prostu kasował trochę tę sytuację właśnie z Lewandowskim. Żeby zabrakło takiego ostrzejszego wejścia na tego lewego, żeby on się nie obrócił i nie rozegrał tej piłki. Wydaje mi się, że w podsumowaniu meczu Darek Maruszczak to samo pisze w newsie na FC Barcelona. Tak, że brakowało takiego agresywniejszego podejścia. Wiemy też, że Luis Hernandez na przykład miał... Nie powstrzeliłem? No w każdym razie, Lucas Hernandez, co ja mówię, no i co mnie nie poprawiasz? Lucas Hernandez też, pamiętajmy, że miał żółtą kartkę na koncie, więc nie mógł za bardzo ryzykować w tych starciach. No teraz będzie trochę inaczej, teraz my się wykartkowaliśmy, nasi są nadal zagrożeni, ale kartki się zerują przed półfinałami. Czyli jeśli te mecze przeciągniemy, nie dostaniemy żółtej kartki w następnym, to od półfinału startujemy od zera i teraz już tak naprawdę nie ma ryzyka na tych kartkach tak naprawdę, no bo najważniejsze jest wygranie i wydaje mi się, że właśnie wtedy taki Ugarte by im się przydał i wtedy w ataku prawdopodobnie byśmy zobaczyli Gonzalo Ramosa i rzeczywiście to klasyczne bardziej podejście w wersji 4-3-3, że już bez takich fikołków, jakie wykonywał Luis Enrique, no ale zobaczymy. Magdalena Płodzień jakiś czas temu już, ale przytoczmy to pytanie z czatu, czy Xavi zostaje w takim razie?
No to już powiem ci, aż czułem to pytanie dzisiaj. Dosłownie. A ja też chciałem je dzisiaj zadać, bo na fali tych emocji, na fali tego, jak bardzo ci się podobało ja spotkanie, powiem, tak, jaki jesteś wydaje, zachwycony, to może to jest ten moment, kiedy Xavi cię przekonał do siebie. A to już nawet, wiesz, a to już nawet nie o to chodzi, bo ja już chyba to w poprzednich programach mówiłem, że jeśli nie ma przygotowanej zmiany i to tak konkretnie przygotowanej z całym sztabem, z pomysłem, z planem, z projektem, co jestem pewien, że nie jest, to ja nie widzę sensu zmiany dla samej zmiany i nigdy jej nie widziałem. Taka zmiana dla samej zmiany była sensowna, nie wiem, w grudniu, kiedy naprawdę drużyna dołowała, było z nią bardzo ciężko. Potem przegrywała puchary i doszło do tego meczu Villarreal, prawda? Natomiast na tym etapie już wydaje mi się, że my po prostu powinniśmy przestać o tym rozmawiać, bo po pierwsze Xaviego nikt nie zwolnił, tylko on się zwolnił. Więc tak naprawdę ta decyzja leży już u niego, że tak powiem, na stole. Jeżeli będzie chciał zostać i rzeczywiście klub uzna, że powinien, a wydaje mi się, że no, teraz są do tego temu bardzo duże szanse, mając na uwadze wszystkie nasze rzeczy, to znaczy sytuację finansową, czyli bardzo trudną wymianę tego sztabu, prawda? Sytuację taką, że on ma pełne poparcie w szatni, że piłkarze u niego rozwijają się, to jedno, ale chcą się u niego rozwijać przede wszystkim, prawda? Że wszyscy młodzi piłkarze chcą u niego grać. No, co by nie było, na tym etapie no, robi wynik, no bo jednak drugie miejsce w Hiszpanii i wygrany pierwszy mecz, ćwierćfinałowej Ligi Mistrzów, no to jest coś, co każdy bierze w ciemno. Wiadomo, że nie można sobie założyć w ciemno, że wygrasz Mistrzostwo Hiszpanii na przykład, czy Ligę Mistrzów, ale już takie wyniki, no to świadczą jednak o tym, że drużyna jest coś warta, zwłaszcza no pamiętając, jak słabo grała właśnie na przestrzeni jesień-zima. Że jednak się potrafiła obudzić, że jednak dopracowanie fizyczne troszeczkę im pomogło, więc ta nadzieja w nich drzemie cały czas. Ja bym się po prostu obawiał tej sytuacji kadrowej w tym wypadku, no bo Xavi jest trochę taki, że on przyjmuje wszystko do tej kadry, co trzeba, jakoś to tam miesza w tym kotle, ale tak jakby nie wydaje mi się, że on nie ma sam własnego pomysłu, jak to skonstruować tą kadrę faktycznie. W naszej sytuacji no, ta konstrukcja kadry jest bardzo ważna, no bo mówię, no, każde wydane pieniądze, każdy sprzedany zawodnik, każdy zawodnik wypożyczony, to jest jakiś tam dosyć istotny ruch z naszego punktu finansowego i też to trzeba umieć, prawda, odpowiednio wycyrklować. I teraz pytanie, właśnie takie podstawowe pytania, co z wypożyczonymi zawodnikami, którzy są u nas teraz, co z zawodnikami, którzy wrócą z wypożyczeń, co z zawodnikami, którzy są w kadrze, ale mają niepewną przyszłość i tak dalej, i tak dalej. No, te decyzje muszą być podejmowane, wydaje mi się, także z trenerem, którego widzimy długoterminowo. A wydaje mi się, że do tej pory tak nie było i jeżeli nawet Xavi teraz zostanie następny sezon, to przecież wcale nie jest wykluczone, że po następnym sezonie będziemy go wywalać. No pamiętajmy, przecież 2 miesiące temu on był do wywalenia, nie? Teraz już jest nie do wywalenia. No to się zmienia bardzo płynnie, jak zwykle u nas. Więc no mówię, teraz niech dokończy już ten sezon i zobaczymy. Natomiast no, pamiętajmy, że decyzja jest po jego stronie, a nie po naszej. Patrzę sobie jeszcze na czat. Asensio beka stypa, Jamal presja go przerosła. To jest w ogóle dla mnie fenomen, powiem ci, nie mogę przestać o tym mówić, że mamy 16-latka i 17-latka, którzy wychodzą na 1/4 Ligi Mistrzów i niesamowite. Wiesz, ale też, no jasne, ale też trochę uczciwości, no bo skoro ich wystawiamy na ten mecz i to nie dlatego, że nie mamy kogo wystawić, tylko dlatego, że oni są po prostu lepsi od swoich rywali z kadry, no to też oceniajmy ich jak dorosłych piłkarzy, w jakim stopniu oczywiście, nie mówię, że mamy się naśmiewać z Lamina albo twierdzić, patrzcie jaki Lamus nie umie grać w piłkę, bo tam mu nie poszło, to nie o to chodzi, no ale też muszą się oni spotykać z krytyką, muszą się do tego przyzwyczajać, wiesz, no to jest jakby, to jest ich rozwój piłkarski. Tylko taką krytyką adekwatną, prawda? Też do ich wieku i do sytuacji. No ale oni na pewno nie czytają polskiego internetu, wiesz, Twittera i ich to nie obchodzi, co tu ludzie piszą, wiesz, w Hiszpanii znaczy, traktują ich inaczej. Zresztą mówił, że będzie dzisiaj na naszym live. No więc właśnie, a widzisz, a co się stało podczas meczu ostatnio? Manu Burgos, prawda, był asystent Simeone, obraził Lamina podczas transmisji, mówiąc, że w przyszłości możliwe, że będzie stał na światłach, to oznacza w Hiszpanii, że będzie albo coś sprzedawał, albo mył szybę, prawda? Zresztą dzisiaj przeprosił i zwolnił się ze stacji za te słowa. Więc widać, że nawet samej Hiszpanii nie oszczędzają Lamina. Pamiętamy, jak wygwizdywali Gaviego w Madrycie przy jakimś tam prezentacji kadry i tak dalej, więc tam nikogo nie oszczędzają. Ale może i dobrze, budujmy tych chłopaków, żeby tą psychę i mental mieli silny, żeby byli odporni na tą krytykę, bo z tym często w Barcelonie był problem i nawet u piłkarzy doświadczonych. Więc może i nawet lepiej, że ktoś po nich czasem pojedzie, niech oni, że tak powiem, tą sobie tę skorupę, że tak powiem, pielęgnują i hodują, żeby w przyszłości to trochę po nich spływało zwyczajnie.
No, byle z odpowiednim balansem, żeby ich to za szybko nie Tak, zgniotło. pewnie, oczywiście, że tak. Natomiast oni nie wyglądają, akurat Kubarcy i Lamin nie wyglądają na ludzi, którzy mają problem z mentalem. Nie No wyglądają na wiesz, ludzi, Ansu którzy też się nie załamią. wyglądał, Bojan też na Ale Ansu, początku nie wyglądał, ale wiesz, więc ale Ansu, to ale wszystko Ansu jest, nie wydaje mi się, załamały. delikatne. Ale wiesz, Ansu nie załamały wypowiedzi prasy czy kibiców, Ansu załamały No poważne też tak, kontuzje, też, prawda? też To jakby prawda. trochę jest inny powód tego wszystkiego. No jeżeli któryś z nich. O, nie, nawet. Dobra, nie kontynuujemy tego tematu, bo pójdę w jakieś Tak. wróżenie z fusów, Bez czarnych czarnowidztwo, bez scen. sensu. Tak, zostawiamy to. Mamy za dobre humory po tym ćwierćfinale, żeby teraz rozważać, Zdecydowanie. co się stanie, więc odpukać. Wyczerpałem tematy na dzisiaj. Dzisiaj No i tylko o dobrze. PSG miało być. Chyba, że ty masz coś na koniec. Jakaś analiza przesuwania się po boisku Kadizu, czy coś takiego. Nie, co mnie ten Kadiz obchodzi? Byle jacy są, marni są, trzeba z nimi wygrać najmniejszym nakładem sił, przygotować się dobrze na wtorkowy rewanż. To naprawdę będzie trudny mecz. Będzie dużo trudniejszy, mam wrażenie, bo teraz PSG naprawdę musi zaatakować. Tu trochę mogli trochę kalkulować jeszcze przez jakiś czas. Natomiast no. Cała nadzieja w Matsie, powiem wam. Niech on ma dzień po prostu, bo jak będzie taki wpuszczał jak ta z Vitini, to będzie ciężko, ale mam nadzieję naprawdę, że drużyna stanie na wysokości zadania, bo to już jest naprawdę najwyższy poziom i to można osiągnąć historyczny sukces. No, ja nie chcę wybiegać jeszcze tam na Wembley aż, ale wczorajszy mecz Atletico z Borussią Dortmund zakończył się zwycięstwem Atletico 2-1, ale to też nie był taki łatwy mecz, bo w sumie zaczęło się od Borussia sama sobie strzeliła bramkę. Dosłownie, bo tam Griezmann dostał piłkę gdzieś na 16-15 metrze z zaskoczonym bramkarzem i po prostu dziugnął ją do bramki. Ale taka końcówka to była dosyć agresywna dla Borussii i tam były dwie poprzeczki jeszcze przed 90 chyba 5 minutą w samej końcówce, więc ja bym tak nie spisywał na straty Borussii. No, będzie ciekawie jeszcze w tej Lidze Mistrzów, zresztą chyba. Już teraz nie pamiętam, ale od bardzo dawna nie było takiej sytuacji, żeby wszystkie mecze ćwierćfinałowe były aż tak, że tak powiem, bramkowe. Widać, że zniesienie zasady gola na wyjeździe bardzo pomogło w tej grze. Że skończyło się to liczenie tej pojedynczej bramki, jaką może dać przewagę, ale jednak skoncentrowały się drużyny na tym, że tych bramek trzeba po prostu zdobywać jak najwięcej i grać w tym momencie, a nie czekać, co będzie, prawda, jak sobie jedną bramkę więcej strzelimy na wyjeździe. Więc to na pewno godne pochwały. Co można jeszcze odnotować? Można odnotować to, że Luis Enrique i Xavi bardzo się lubią. Ja mam wrażenie, że czasami jak Luis Enrique ogląda, że on celowo wystawia jakieś dziwaczne jedenastki, żeby powiedzmy dać trochę szans, nazwijmy to, bo ja byłem zaskoczony mocno tym, co się wydarzyło na starcie tego meczu. Natomiast też wydaje mi się, że potrafili dobrze te wydarzenia kontrolować w Paryżanie. Natomiast no mówię, jeśli zagrali bez tej klasycznej dziewiątki i rozstawili Dembele i Mbappé na tych flankach, no to tak naprawdę nawet w momentach, kiedy tam była przewaga na skrzydle, to trochę nie bardzo było komu tą piłkę zagrywać. Bo jeśli w środku stał i Kubarsi, i Araujo, i Frenkie często, bo oni grali na taki system w sumie 3-5 czasami, to trochę nie było gdzie tej piłki grać, więc oni jeszcze głębiej próbowali w pole karne wbiec, to się oczywiście kończyło jakimiś przewróceniami się, jakimiś tam wypchnięciami na rożne i tak dalej. Więc rzeczywiście wydaje mi się, że PSG w następnym meczu musi postawić na kogoś z numerem 9, pewnie Gonçalo Ramosem. Portugalczykiem. No i będzie ciężko. Będzie ciężko, nie nastawiajmy się jeszcze, bo myślę, że jeszcze sporo nam krwi napsują Paryżanie. Na pewno. Ale z drugiej strony pomyśl, jak się wkurzą wszystkie katarskie szejki w momencie, kiedy budowali projekt gigantycznego PSG z Messim, Neymarem i Mbappé i nic nie wygrali, a chwilę później odpadliby tracą z Barceloną trije, z Sergim Roberto w środku pola i 16-17-latkiem. I tracą to całe trije, co pompowali w nich miliard pewnie za euro. Tak, I nic im to kompletnie nie przyniosło. Ale też prawda jest taka, że dzisiaj się trochę Luisowi Enrique dostało. Natomiast prawda jest też taka, że on buduje po swojemu. I jemu nikt nie będzie wmuszał żadnych Mbappów i innych Ronaldów. I on chce to na pewno zrobić po swojemu. Więc ja wierzę w to, że ten projekt ma jeszcze przyszłość. Nie bardzo mnie ona obchodzi, ale wydaje mi się, że ma. Jeśli Luis Enrique będzie potrafił zainwestować ładnie, fajnie, ciekawie pieniądze w lato, to ten PSG może być dużo groźniejsze jako drużyna niż było jak i taki trochę zbitek indywidualności. Ale to jest identyczna rozmowa, jaką mieliśmy na pewno przy okazji Mundialu i Hiszpanii, że Luis no Enrique tak. bardzo dużo może wygrać, ale też jak wtopi, to bardzo dużo straci. No tak, no bo on ma na tej samej drodze jest PSG. Ale tak jest, wiesz, tak jest z ludźmi, którzy mają własną drogę. I Luis Enrique zawsze podąża własną ścieżką i nie przejmuje się krytyką, z reguły ją wyśmiewa, jest otwarty, nie boi się mówić, nie boi się działać, nie boi się robić to, w co wierzy
ja to zawsze szanowałem, nawet jeśli to nie przynosiło efektów. Rzeczywiście trochę to opadło po mundialu w Katarze, bo tam byłem rzeczywiście dosyć zły na niego, że tak to wszystko rozwiązał, jak rozwiązał. Natomiast wydaje mi się, że nadal na pewno jest to wysokiej klasy szkoleniowiec, który już to potwierdzał i przy mądrym doborze tej kadry może jeszcze sporo osiągnąć, tylko pamiętajmy, no dla niego, tak samo jak dla PSG, liczy się tylko Liga Mistrzów i wyłącznie. Więc no tutaj, jak wiadomo, zwycięzca jest tylko jeden i nie takie, że tak powiem, zespoły jak takie dobre, nawet zbudowane PSG nigdy tej Ligi Mistrzów nie wygrywały. Więc no zobaczymy. Czekamy na wtorek. Wiem, że będzie też spora grupa, jedzie z Polski, też część grupy, która była z nami na meczu, wszystkich zresztą pozdrawiam z wyjazdu, nie będę ich wszystkich tutaj wymieniał, ale jak słuchają, to fajnie było, widzimy się następnym razem. Mam nadzieję, że w Dortmundzie, tam za jakiś czas, na początku maja, jak się nie mylę, albo najlepiej w Londynie, 1 czerwca. No i tyle, Wiskel Barsa, jedziemy z nimi, że tak powiem. Tak jest, Maciek Miko, dzięki bardzo. Dzięki wielkie.